Jakie jest jego imię? Czy wiesz? Też mógł nie da z siebie kpić, mógł Jahwe nie da z siebie drwić, prawda? No bo jeżeli imię Boże wyrzucasz, no to jakże Bóg nie będzie pamiętał tej jednej winy, prawda? No, Bóg nie pamięta win, Bóg nie jest pamiętliwy, jeśli chodzi o to. Ale nie wolno lekceważyć tego, co było. Teokracja była, teokracji nie ma. Imię Jahwe wszędzie, teokracja, JHWH, ten, który powoduje, że się staje. Tego nie ma, to zostało zarzucone, to zostało usunięte. Przecież Bóg nie da z siebie drwić, Bóg Jahwe nie da z siebie kpić. Gdy nadaje, Toczka Plus, Radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Dzisiaj już 26, proszę Państwa, lipca 2016 roku. Ja dopiero co lewą czy prawą nogą wstałam, nieważne, nie jestem osobą przesądną, bo widzę, że tu na ulicach w Polsce naród polski jest przesądny, bo to widać po takim tym niezadowoleniu, że ciągle coś nie tak, co ciągle coś, czegoś im brak, ciągle coś do worków składać, wkładać, chomikować, no, a potem mataczyć, że nic nie robią, ukrywają, chowają. Ja mówię, słuchaj, te boczki to możesz sobie na ulicy jeść. Ewka, czyli ta Jadwiga cała grabowska, bo ona tutaj raz schowała taki boczek i udaje, że ona jest wegetarianką. Wegetarianką to trzeba być według Elżbiety Pasteckiej. Ona tu pięknie tańczy i te miny z listkiem w ustach. Co ona sugeruje? Co ona sugeruje edukacyjnie? Żeby jeść zielone. Żeby jeść zielone, to będziesz zdrowsza. Nie będziesz gruba, nie będziesz wielka. A to tak, jedna wielka krowa i druga wielka krowa, jedna o drugiej krowa, a sama nią jest. No to więc, jeżeli chcesz być szczupła, to wege, proszę bardzo, reklama wege. Pozdrawiamy serdecznie, no i że buziaczki przesyłamy. Jeżeli chcesz żyć wiecznie, musisz myśleć i o tym, i o tamtym. Jeżeli chcesz żyć wiecznie, przede wszystkim sprawy ducha, potrzeby ducha, czy masz potrzeby duchowe, a tylko może miseczka ryżu z Afryki, pamiętasz? Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjaciel, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Słowa święte Ewangelii, sławiące. Bracia i siostry, drodzy słuchacze Radia Maryja, chcę także pozdrowić pielgrzymów, którzy są w drodze na spotkanie w Światowych Dniach Młodzieży z Ojcem Świętym, ale to również to spotkanie z wielu stanie w Łagiewnikach, z wielu stanie w sanktuarium Jana Pawła II Świętego. Chcę także pozdrowić dzisiaj pielgrzymów, którzy z pewnością wybierają się do miejsca szczególnego. Góra Świętej Anny na Śląsku Opolskim od już 5 wieków. Tam przybywają pielgrzymi, aby polecać Bogu intencje przez pośrednictwo świętej Anny. W głównym ołtarzu tego sanktuarium znajduje się figura świętej Anny,
trzymającej na jednej ręce córkę Maryję, na drugiej Jezusa. Ale także jest w tym głównym ołtarzu postać Joachima, męża świętej Anny, jak również Józefa, męża Maryi. Święci małżonkowie, święte rodziny. Dzisiejsze wspomnienie Anny i Joachima jest okazją, aby spojrzeć na małżonków, na ich powołanie i owoce, jakie wydają. I Bogu dziękować za tych, którzy wsłuchując się w głos Boga, wydali wspaniałe, dobre owoce, byli posłuszni Bogu. Rodzina tak często była nie tylko wspominana przez Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, ale również przez papieża Benedykta, czy obecnego papieża Franciszka. Ojciec święty Franciszek podczas mszy świętej kanonizacyjnej określił świętego Jana Pawła II mianem papieża rodziny. A tenże papież, Jan Paweł II, pisał w liście do rodzin. Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. A jeśli człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia podstawową funkcję. Tak pisał Jan Paweł II, a w czasie spotkania w Szczecinie w 1987 roku powiedział: modlimy się gorąco, by rodzina była silna Bogiem, a kraj był silny rodziną, zdrową fizycznie i moralnie. I dalej mówił: podstawą trwałości rodziny jest pogłębiona i odnowiona w Kościele, w jego sakramentach, świadomość znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa, świadomość, której owocem jest trwanie aż do śmierci. To jest swoisty testament Jana Pawła II. Testament trzeba wypełniać. Jesteśmy do tego wezwani wszyscy. A czytania, które mogliśmy dzisiaj usłyszeć, prorok Jeremiasz może w pewnych czarnych barwach ukazuje rzeczywistość, ale jest tam słowo kończące tą dzisiejszą czytanie, mówiące: w Tobie pokładamy nadzieję. To jest ta dobra nowina, która zawarta jest w tym słowie. Podobnie w Ewangelii według świętego Mateusza dobro i zło, którego my gdzieś też doświadczamy. Widzimy, co się dzieje, jakby bardzo już blisko granic i także Polski. Dobro i zło. Pytamy się, co się dzieje? Skąd to się bierze? A to wszystko nazywa do nawrócenia. Do zwrócenia się do tego, który jest dla nas umocnieniem. I ta Ewangelia także mówi dobre słowo wobec tych różnych sytuacji bardzo trudnych. Jest tutaj zdanie: sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Sprawiedliwi. I w Piśmie Świętym możemy znaleźć wiele pięknych postaci, małżeństw, ludzi sprawiedliwych. Takim był z pewnością Abraham i jego żona Sara. Owocem wiary i ich miłości był Izaak, ich syn. Czy też piękna księga, którą warto przeczytać, nie jest ona rozmiarami obszerna, księga Tobiasza, mówi również o małżeństwie. Tobiasz i jego żona Anna. I ta troska szczególna Tobiasza, aby przekazać wiarę swojemu synowi, który również miał
na imię Tobiasz, a patroni dnia dzisiejszego Joachim i Anna, których imiona oznaczają przygotowanie Panu i łaska. To wskazuje właśnie na Maryję, która była przygotowana Panu przez łaskę życia bez grzechu. Oni pomogli zrealizować jej powołanie, które Bóg dla niej przygotował. To jest ta piękna misja rodziców, aby pomóc dzieciom w realizacji ich powołania, nie swoich planów. Niekiedy tak jest, że rodzice chcą, żeby dzieci realizowały ich plany. Każdy człowiek ma swój plan, a rodzice mają wspomagać w tej misji, w tym planie, który Bóg ma dla każdego z nas osobna. Ale te postaci biblijne, mówimy sprzed 2000 lat, ale wiele małżeństw poszło tymi drogami i w naszych czasach, i Bogu chcemy dziękować za święte małżeństwa dni naszych. Taką parą świętą, będącą już w niebie, bo ogłoszoną przez Kościół błogosławionymi, to Alojzy i Maria Quattrocci 21 października 2001 roku. Święty Jan Paweł II ogłosił ich błogosławionymi, mówiąc, że małżeństwo jest drogą do świętości, tak dla ojca jako mężczyzny, jak dla kobiety w roli matki. Owocem ich małżeństwa, tych błogosławionych Alojzego i Marii, była czwórka dzieci, tyle im Bóg dał. W czasie beatyfikacji, taka piękny znak, był obecny wówczas już 95-letni syn Filip, kapłan, 92-letni drugi syn Cezar, trapista, zakonnik. Była obecna również 87-letnia Henrietta. Brakowało tylko jeszcze jednej z rodzeństwa, Stefanii, która kilka lat wcześniej zmarła, ale była przez całe życie benedyktynką, zakonnicą. Taki owoc tego świętego małżeństwa. Jeszcze chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym małżeństwie. Święty Ludwik i Zeli Martin, rodzice świętej Anny. Bóg pobłogosławił im, dał 9 dzieci. Czwórka zmarła wcześniej, ale te, które zostały, córki, wszystkie zostały zakonnicami, karmelitankami. I nie mielibyśmy świętej Teresy bez tych świętych rodziców. Jeszcze jedno małżeństwo, które w roku 2014 zamknął się proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym, który orzeka o świętości tych małżonków. Szczególne też małżeństwo. Licio i Settimi Maneli dali życie 21 dzieciom. Nie wszystkie dzieci może osiągnęły wiek dojrzały, bo umarły jako niektóre dzieci, ale 13 wzrosło. Im przekazali wiarę. Jeden nawet z synów tego małżeństwa założył zgromadzenie zakonne. Życie tego małżeństwa to także dowód, że świętość jest na wyciągnięcie ręki, niejako w małżeństwie. Tak mówił ksiądz Stanisław Oder, gdy właśnie ten proces w Rzymie zamykał beatyfikacyjny tego małżeństwa. Do czego te małżeństwa dzisiaj nas wzywają? Na pewno do naszej modlitwy wdzięczności za naszych rodziców. Ale również z prośbą, aby małżeństwa, które mają może trudności, módlmy się za nie, byśmy wspierali je, by tam była otwartość na życie i przekazywanie wiary oraz wierność aż do śmierci. Modlitwa z wiarą będzie tym z
znakiem także z naszej strony naszej troski o małżeństwo, rodzinę. Niech więc i ta dzisiejsza nasze tu spotkanie przy stole eucharystycznym zrodzi w naszych sercach to pragnienie otaczania szczególnie bliskich nam rodzin naszą modlitwą, by wzrastali w dobrym, w jedności miłości. Amen. Szczęśliwi, że możemy oglądać swoimi oczami wypełnienie się proroctw, a oczekując spełnienia się ostatecznych Bożych obietnic, wspólnie módlmy się. Za papieża, aby jego orędzie o miłosiernym obliczu Ojca trafiło do serc młodzieży i ludzi na całym świecie, Ciebie prosimy. Za młodych z całego świata, szczególnie tych biorących udział w Światowych Dniach Młodzieży, by to spotkanie owocowało w życiu wspólnot, z których pochodzą, nowym ewangelizacyjnym zapałem. Ciebie prosimy. Za ludzi w podeszłym wieku, by pełni pogody ducha umieli znosić życiowe trudności. Ciebie prosimy. Za babcie i dziadków, by mogli cieszyć się troską i życzliwością swoich bliskich. Ciebie prosimy. Za żyjących polecanych w tej Eucharystii, by otrzymali potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Za zmarłych polecanych w tej Eucharystii oraz za naszych zmarłych przodków, by mogli radować się, oglądając Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy umieli wypełniać nasze zadania w przekazywaniu wiary kolejnym pokoleniom. Ciebie prosimy. Boże, który polecasz nam czcić Ojca i Matkę za wstawiennictwem świętych Joachima i Anny, przedstawiamy Ci nasze prośby. Przyjmij je łaskawie i wysłuchaj. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij te dary jako znak naszego oddania. Także proszę Państwa, deszcz leje na Saskiej Kępie. Źle by było, gdyby znowu Stany Zjednoczone, tak jak 100 lat temu, zaczęły swoją misję globalną. Ale po co, jak oni tutaj wciąż myślą, że tutaj są Stany Zjednoczone, siebie oszukując? Po co wam te Stany Zjednoczone? No właśnie, ale z drugiej strony... O Matko Boska! O Matko Głogowski! Pomnieć o parasolu. Pół do ust. Pół do ust. Wydarzenie.
21-letni syryjski uchodźca, który zawiódł przed tą 45-letnią Polkę w Reutlingen w Baden-Württembergi, pracował razem i żył w nieformalnym związku ze swoją ofiarą. Napastnik był znany policji. Z pierwszych przesłuchań wynika, że mężczyzna może mieć problemy psychiczne. 16-letni Afgańczyk, znajomy sprawcy piątkowej strzelaniny w Monachium, zatrzymany pod zarzutem niepowiadomienia policji o planowanym ataku, został zwolniony z aresztu. Z jego zeznań wynika, że 18-latek, który w piątek zastrzelił 9 osób, a ranił ponad 30, był wielbicielem norweskiego masowego mordercy Andersa Breivika. Był też uzależniony od brutalnych gier komputerowych. Ekonomicznej i pełnej słońca podróży życzy sponsor prognozy pogody, właściciel serwisu blablacar.pl. Uwaga, w Poznaniu, oj, w Jezu, jak gorąco. Buf, jak gorąco. W Opolu? Uf, jak gorąco. W Krakowie? Puf, jak gorąco. O, dokładnie tak wygląda prognoza pogody na dziś. Tu nie spać, zwiedzać w Rock Radio. Ekonomicznej i pełnej słońca podróży życzy sponsor prognozy pogody, właściciel serwisu blablacar.pl. Nie spać tej inwestycji. Najprawdopodobniej ścieżka pojawi się z drugiej strony chodnika, żeby nie musiały pojawiać się na niej przejścia dla pieszych. Miasto ze swojej kieszeni nic nie zapłaci, bo wszystko będzie robione w ramach gwarancji. Kolor. Bliżej ciebie. Szukaliście i znaleźliście. Dobra informacja dotarła do nas z Centrum Onkologii. Udało się znaleźć właściciela drogich leków, które jakiś czas temu leżały na stacji metra. Zgubiła je osoba, która leczy się onkologicznie. Radio Kolor nagłaśniało sprawę od samego początku. Dobrą nowinę przekazała nam Ewelina Kopic-Melillo z Centrum Onkologii. Otrzymałam telefon od Fundacji DKR. MS. Pacjent, który znajduje się pod opieką tej fundacji, leki zgubił. Kilka dni intensywnych poszukiwań, a historia zakończyła się happy endem. Wielkie ukłony także dla słuchaczy Radia Kolor i dla dziennikarzy Radia Kolor, którzy także włączyli się w poszukiwanie. Lekarstwa zostały dobrze zabezpieczone przez pracowników metra, dzięki czemu nie straciły na ważności. A na koniec Wola, rzeźby z ulicy Kasprzaka czeka przeprowadzka. Metalowe konstrukcje, które pamiętają lata 60. muszą ustąpić torom tramwajowym. Ich nowe miejsce będzie bliżej skweru Pacak Kuźmierskiego. Za przenosiny zapłacą tramwaje warszawskie, bo to właśnie one będą prowadzić tam swoją inwestycję. Radio Kolor. Pomoc drogowa. Wracamy na drogi i jedziemy prosto na most Grota. Tam generalnie na moście nie ma żadnych przestojów. Oczywiście gęsto zrobiło się na wysokości ulicy Modlińskiej, ale na moście już luźno. Z tym, że nie rozpędzajcie się, bo również na moście czekają na was sympatyczni panowie w ciemnoniebieskich mundurach. Jeśli chodzi o inne utrudnienia, to mamy na przykład tłok na Woronicza przy skrzyżowaniu z Niepodległości, no i na Domaniewskiej też tylko i wyłącznie przy skrzyżowaniu Niepodległości. Natomiast pozostała część Domaniewskiej jest przejezdna. Na Czecha luźno, lekkie zwolnienie przekajki, ale dalej do centrum można śmiało jechać. Buon Viaggio, czyli szczęśliwej drogi życzy sponsor. Restauracja włoska Mela Verde przy Chmielnej 8. www.melaverdewaw.pl. Pogoda w Warszawie. Dużo zieleni za oknem i na talerzu życzy sponsor. Zielony Smak. Ekologiczne jedzenie w najlepszej cenie. www.zielonysmak.pl. Deszcz spał szybciej niż się spodziewaliśmy, pada już w Ursusie i na Mokotowie, ale nie martwcie się, za chwilę powinien przestać. We Włochach teraz 21 stopni, a w Wawrze 22 i tam też pada. Maksymalnie będzie 31 stopni. Mobilizacja w Radiu Kolor. Zapraszają Kasia i Duno. I jeszcze Kora i Ramona, o których stan wodz spraw światowych jest na rękę Rosji. Więc przy całej nieobliczalności Trumpa, bo ja nie wiem, on tak różne rzeczy mówi, że to wcale nie jest pewne, jak on się by zachowywał w takiej sytuacji. Rosja będzie za Brexitem, Rosja będzie za zamieszaniem w sprawie uchodźców, Rosja będzie za Trumpem. Tak, bo to jest w jej interesie. Rosja uważa, że ma za sobą bardzo złe ćwierć wieku po upadku Związku Radzieckiego, złe geopolityczne ćwierć wieku i za wszelką cenę na różne sposoby, różnymi inicjatywami próbuje ten porządek światowy zmienić. Gościem Radia Tok FM jest pan Tomasz Siemoniak. Czy żałuje pan, że wycofał się kilka miesięcy temu z walki o przywództwo w Platformie Obywatelskiej? Nie żałuję tego, zrobiłem to w interesie Platformy i uważam, gdyby tę rywalizację ciągnąć do końca, te podziały w Platformie byłyby dużo wcześniejsze, napięcia i dużo głębsze, więc... A dzisiaj są te napięcia płytkie? Co to cię obchodzi? Platformy dawno nie ma, koniec.